Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Andrzej, po pierwsze gratulacje, najlepszy wynik w karierze. Wczoraj mówiłeś, że jesteś zmęczony, no chyba udało się odpocząć. O tak, powiem szczerze, dziękuję tutaj Łukaszowi Gębali za odnowienie mnie. Po prostu ogólnie tu dziękuję wszystkim, bo naprawdę cieszę się z tego, że mi się udaje coraz lepiej skakać i są tego efekty. Dzisiaj 6. miejsce, po prostu jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i z tego powodu chcę podziękować całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim, którzy mnie wspierają, kadrze B, kadrze A, dziękuję po prostu. Jest to nie tylko twój najlepszy wynik w karierze, ale także najlepszy wynik polskiego skoczka w tym sezonie, wyrównany wynik Kamila Stocha z Nieżnego TGU. Czy debiutując w Engelbergu spodziewałeś się, że tak szybko zawitasz do czołówki? No z takim wsparciem, jakie mam, no to czemu nie, to nic dziwnego. No. Przed nami loty narciarskie. Będzie to twój pierwszy start, jak teraz, zwłaszcza po tak dobrym wyniku, oczekujesz tego startu? To co zawsze, no będę skakać swoje dobre skoki i mam nadzieję, że uda mi się skoczyć tam naprawdę bardzo daleko, bo chęci są, żeby były dalekie skoki. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Warunki nie były dzisiaj łatwe, czy po pierwszej serii pojawił się taki stres, gdy udawałeś się tutaj na górę? Nie, a po co? Nie, no nie było, po prostu normalnie wyszedłem na górę, no i skoczyłem sobie, tak jak robię to zawsze. No nic, dzięki Andrzej, powodzenia na Mamucie, w Wikersund. Dzięki, nie dzięki.